Zapraszam Państwa na film Pomyłka sądowa. To fragment powieści Bracia Karamazów Fiodora Dostojewskiego. Fragment dotyczący procesu sądowego oskarżonego niewinnie o zabójstwo ojca. Dymit Fiodorowicz Karamazow to oskarżony. Niewinny. Nie przyznaje się do winy. Nie ma dowodów. Nie ma dowodów bezpośrednich. Jest opinia publiczna. Są obciążające dowody pośrednie, ale nie ma bezpośrednich. Jest trup ojca, staruszka, bezbronnego człowieka. To jest wskazanie dla ławy przysięgłych, żeby skazać, bo sprawę trzeba załatwić. Ale wedle sprawiedliwości to za mało. Ten film jest nie tylko o sztuce przemawiania, o stronie fonetycznej. Ten film jest o zasadach wymiaru sprawiedliwości, które zostały łamane przez sąd, przez ławę przysięgłych. Człowiek obraz państwa ma poprzez sąd. To jest najbliższy kontakt, najczęstszy. Jeśli sądy źle sądzą, to człowiek źle myśli o państwie. Jest bezbronny, nie ma gwarancji dostępu do bezstronnego sądu, do sądu uczciwego, do sądu, który nie będzie prezentował jednostronnej oceny dowodów tylko za oskarżeniem, wbrew obronie, tylko za obroną, wbrew oskarżeniu. Sprawę trzeba rozważać. W sądzie się odbywa debata. Zapraszam Państwa do tej debaty. Niech sztuka krasomóstwa będzie zawsze aktualna. Ten film reżyserowany jest przez Stanisława Melskiego. Niech ta sztuka potwierdzi związki adwokatury i kultury, bo my przecież adwokaci na salach sądowych przemawiamy. Z tych przemówień częstokroć płynie sztuka. Sprawa bardzo bulwersująca, pokazująca właściwie wymiar sądownictwa w ówczesnej XIX-wiecznej Rosji, który był jeszcze korzeniami w carskim samodzierżawiu, a po części w latach 40. XIX wieku i później 50., 60., kiedy Dostojewski pisze w Bracie Karamazów, wprowadzano pierwsze reformy, ale one okazały się niewystarczające. Stare prawo działało, nie było odwołania od wyroku. Mógł to tylko oczywiście zwrócić się ułaskawienie do cara, co się rzadko zdarzało. Materiał, myślę, bardzo ciekawy dla studentów, aplikantów adwokatury, zwłaszcza przemówienia obrony, przemówienie prokuratora. Jest to materiał poglądowy, jak trzeba mówić, w jaki sposób akcentować, jak podnosić głos. Myślę, że aktorzy bardzo dobrze się spisali tej realizacji dydaktycznej. Życzę Państwu miłego oglądania i wszystkiego dobrego. Czy sąd w Polsce może się mylić? Dosyć często słyszymy opinię, że wymiar sprawiedliwości w Polsce działa źle. Należy go zmienić. My z pewną dolnośląską otwartością, która nas charakteryzuje, podeszliśmy do tematu i połączyliśmy ludzi kultury i was prawników. Powstał materiał edukacyjny łączący kulturę, teatr, film, aktorstwo. Pomyłka sądowa, tak się nazywa ten materiał edukacyjny, który właśnie w wasze ręce oddajemy. Nagrywany w gmachu sądu przez aktorów Teatru Polskiego, wspierany przez województwo dolnośląskie. Wierzymy w was, że wy naprawicie wymiar sprawiedliwości i trochę z przymrużeniem oka patrzymy na ten edukacyjny materiał i pamiętajcie, to, że jest pomyłka sądowa, nie znaczy, że sąd się musi mylić. Wierzymy w was.
Sala sądowa to emocje, to przede wszystkim meritum sprawy, ale także piękna retoryka. I o tych elementach jest pomyłka sądowa. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego materiału. Szczególne podziękowania kieruję w stronę adwokata Andrzeja Malickiego. I zachęcam Państwa do tego, aby konsekwentnie powtarzać pomyłkę sądową, ale tylko wtedy, kiedy ją oczywiście oglądamy. Mecenasie, proszę pozwolić, że zajmę panu chwilę. Przechodzę właśnie z rozprawy, widzę, zaraz będzie wywoływana, a wszyscy pod salą siedzą w emocjach. O co chodzi? Chodzi o zabójstwo ojca przez syna, a więc ojcobójstwo. Z tego, co wiem, nie ma dowodów. Oskarżony Dymitr Fiodorowicz nie przyznaje się do winy. Przyznaje się do hulaszczego trybu życia. Żył podobnie jak ojciec. Kochał kobiety, kochał hulanki, swawole, zabawy, ale nie zabił. Jego brat zna go na tyle, że twierdzi, że nie mógł zabić, że jednak poczucie moralne nam ma tyle silne, że tego hamowało. Świetni mówcy wystąpią. Strona fonetyczna przemówień będzie na pewno bardzo ciekawa i do naśladowania. Pewnie realizują zasadę, jestem słyszany, słuchany i rozumiany, jakże to potrzebne nie tylko na salach sądowych. A kto będzie obrońcą oskarżonego? Piedukowicz, bardzo dobry adwokat, który ma porachunki z prokuratorem, oczywiście merytoryczne. Te porachunki będą wpływały też na aktywność obrońcy, który będzie zbijał argumenty oskarżyciela. Wykazywał, że nie ma dowodów bezpośrednich, że w dowodach obciążających są wątpliwości. Są to istotne wątpliwości, które muszą być rozstrzygane na korzyść oskarżonego. Kobiety czekają na uwolnienie oskarżonego. Mężczyźni, zazdroszcząc mu powodzenia u tych kobiet, go obciążają. Ciekawe, co zrobi sąd. Mecenasie, ale ojcobójstwo, taka zbrodnia nie może ujść bez kary. Tak, tak mówi opinia publiczna. Ale opinia publiczna nie może ferować wyroków. To muszą robić niezawisłe, bezstronne sądy. Opinia publiczna oczekuje skazania, ale nie analizuje dowodów w sprawie. Mecenasie, obrona obroną, ale już sam fakt, że rozprawa się będzie toczyć, to nie świadczy o tym, że on jest już winny? Są prawnicy, jest prokurator, który twierdzi, że tak, ale jest sąd i jest obrona po to, by zweryfikować ten pogląd. W sądzie musi być debata, a nie rozumowanie, że policja przedstawiła zarzut, że prokurator wniósł oskarżenia, to wystarczy. To często za mało. Mecenasie, ja w dalszym ciągu nie rozumiem, nie ma cięższej zbrodni. Tak, ale my bronimy kolego nie zbrodni, że taką można popełnić. My bronimy zasad procesowych jako obrońcy, jako adwokaci. I będziemy świadkami za chwilę tej walki procesowej. Jaka to będzie walka, skoro wszyscy mężczyźni pod salą mówią, że on jest winien? To są ich poglądy, ale one wynikają z ich motywów i uczuć, które nie zawsze zasługują na wiarę. Proszę wstać. Sąd idzie. Proszę usiąść. O 10 rano otwarto posiedzenie naszego sądu i zaczął się sąd nad Dymitrem Karamazowem. Świadkowie obrony. Katarzyna Iwanowna Wierchowcew. Aleksiej Fiodorowicz Karamazow. Agrafiena Aleksandrowna Swietłow. Iwan Fiodorowicz Karamazow. Świadkowie oskarżenia
Michał Rakitin i Grigorij Wasiliewicz. Prokurator Kiryłowicz i obrońca Fietiukowicz. Rozpoczynam sprawę o zabójstwo dymisjonowanego radcy tytularnego Fiodora Pawłowicza Karamazowa. Proszę wprowadzić podsądnego. Paweł Smierniakow nie stawił się z powodu nagłej śmierci. Zdechł pies pieską śmiercią! Imię i nazwisko. Dymitr Fiodorowicz Karamazow. Czy oskarżony zrozumiał zarzut? Tak. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Przyznaje się. Do pijaństwa, rozpusty i burt. Ale śmierci starego mego wroga nie jestem winien. Kradzieży też nie. Karamazow jest podły, ale nie jest złodziejem. Pierwszy zeznawał Grigorij Wasiliewicz. Pańska godność. Imię i nazwisko. Grigorij Wasiliewicz. Czy owa nalewka, którą tamtego wieczoru natarł pan sobie krzyże, była na wódeczce? Nie, na spirytusie. Pozostałą zawartość po natarciu pleców pan wypił. I piłem. Ile tego było kieliszeczek? Dwa? Będzie za szklankę. A może półtorej szklaneczki? No, to po takiej ilości to można drzwi otwarte w niebie zobaczyć, a co dopiero drzwi otwarte do ogrodu. Czy w chwili, kiedy ujrzał pan drzwi otwarte do ogrodu, stał pan czy nie? Na nogach stałem. A który teraz mamy rok? Może wie pan przynajmniej, ile ma pan palców u ręki? Czy ktoś ma jakieś uwagi? Ja nie mam więcej pytań. Oprócz drzwi prawdę mówi. Stary był uczciwy i wierny ojcu jak 700 pudli. Ja nie jestem pudel! Nie, ja jestem pudel, ja. I o przebaczenie, proszę. Bestialsko się z nim obszedłem. Dla Ezopa też byłem okrutny. Dla jakiego Ezopa? Ano pierota, ojca mego. Oskarżony sam sobie szkodzi. Potem przyszła kolej na Michała Rakitina. Przysięgam mówić prawdę i tylko prawdę. Tak mi dopomóż Bóg. Czy jest pan bliskim znajomym panny Światło? Ja nie mogę odpowiadać za wszystkie swoje znajomości. Dwa tygodnie temu panna Światłow chciała, żeby pan sprowadził do niej Aleksieja Fiodorowicza Karamazowa. Pan sprowadził go do niej, prawda? Zatem chciałem się dowiedzieć, czy otrzymał pan owe 25 rubli, które obiecała panu za jego sprowadzenie. Ale wziąłem dla żartu, żeby potem zwrócić. Proszę zwracać się do sądu. A więc wziął pan te pieniądze i jakoś do tej pory ich nie zwrócił. To nie ma nic do rzeczy. Oczywiście zwrócę. Proszę kończyć przesłuchanie świadka. On i ode mnie brał pieniądze, kiedy w więzieniu byłem. Alosze powołano na świadka bez składania przysięgi. Czy brat panu mówił, że zamierza zabić ojca? Nie mówił tego wprost. W
Więc jak? Pośrednio? Mówił mi raz o swojej nienawiści do ojca. O tym, że w jakiejś ostatecznej chwili mógłby go nawet zabić. Uwierzył mu pan? Obawiam się, że tak. Ale to nie on zabił ojca. A jakimi faktycznymi danymi kierował się pan, że doszedł do przekonania o niewinności brata i winie innej osoby, którą pan wskazał w trakcie dochodzenia? Nie wysuwałem oskarżenia wobec Smierdiakowa. A jednak pan go wskazał. Wskazałem go, opierając się na słowach Dymitra. Jeżeli to nie on zabił ojca, to... Smierdiakow. I cóż pana ostatecznie upewniło o niewinności brata? Widziałem jego twarz. On nie kłamie. Tylko po twarzy? To wszystkie pana dowody? Tak. Nie mam innych dowodów. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Nie mam więcej pytań. Przepraszam, proszę Wysokiego Sądu, ja przypominam sobie pewną okoliczność. Czy mógłbym... Tak. Dziękuję. Przypominam sobie, jak Dymitr, uderzając się w górną część piersi, powiedział, że ma możność odzyskać honor. I że ta możność jest właśnie tutaj, na piersi. Pomyślałem w pierwszej chwili, że przecież serce jest nie tutaj, ale niżej. Ta myśl wydała mi się głupia. A może on rzeczywiście wskazywał na ten gałganek, w którym zaszył te 1500 rubli? Tak, masz rację, ja waliłem pięścią. Nie pięścią, wskazywałeś palcami. Wskazywał je palcami. Wskazywałem palcami, tak. Jak ja mogłem o tym zapomnieć? Tak, masz rację, Alosza. Ja miałem pieniądze i mogłem je zwrócić, ale tego nie zrobiłem. Dziękuję, Alosza. Zaczęło się przesłuchanie Katarzyny Iwanowny. Byłam zaręczona z oskarżonym do chwili, aż mnie porzucił. Dałam mu 3000 pod warunkiem, że wyślę je, jeśli zechce. Zawsze byłam przeświadczona o jego bezinteresowności i uczciwości w sprawach pieniężnych. Wiedziałam, że ojciec go skrzywdził. Nie pamiętam żadnych pogróżek względem ojca. Gdyby przyszedł do mnie, to uspokoiłabym go co do tych 3000 nieszczęsnych. Ale on nie zjawił się u mnie. Nie miałam więc prawa żądać zwrotu tego długu, gdyż sam mi udzielił kiedyś pożyczkę o wiele większą. To było na początku waszej znajomości? Tak. Nigdy nie zapomnę mu tych chwil. Zaczęła opowiadać, opowiedziała o wszystkim, o całym tym epizodzie i o pokłonie, i o ojcu, i o swojej wizycie u Miti. Przyszłam do niego, poobiecał mi pożyczkę. Było to dla mnie bardzo trudne zjawić się u niego, wiedząc po tym wszystkim, co się wydarzyło z ojcem i... Jednak zjawiłam się u niego w domu i dostałam od niego 3000. Katiu. Teraz przyszła kolej na Gruszeńkę. Co panią łączyło z Fiodorem Pawłowiczem? A co jestem winna, że się do mnie przyczepił? Żarty sobie robiłam z jednego i z drugiego. To wszystko przeze mnie. A czy widziała pani kopertę z pieniędzmi? Nie widziałam, ale słyszałam od tego łotra. A kogo pani nazwała łotrem? Smierdiakowa, co zabił swojego pana. A na jakiej podstawie posądza pani nieboszczyka? Dymitr Fiodorowicz sam mi to mówił. To ona go zgubiła. Ona jedna zawiniła. A kogo pani ma na myśli? Katarzynę Iwanowną.
Zwabiła mnie do siebie, rączkę całowała, chciała przekupić. Wstydu nie ma od co. Ale podczas aresztowania podsądnego wołała pani, cytuję, to ja jestem winna, ja, razem pójdziemy na katorgę. Wszyscy wołali, że on zabił ojca, więc poczułam, że przeze mnie zabił. Ale jak tylko powiedział, że jest niewinny, to od razu mu uwierzyłam. I dalej wierzę. I będę wierzyć zawsze. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Nie ma więcej pytań. Jeszcze dwa pytania. Kim jest dla pani Rakitin? I czy to prawda, że dałam pani 25 rubli za sprowadzenie do pani Aleksieja Fiodorowicza Karamazowa? A cóż w tym dziwnego? W kółko przychodził do mnie pożyczać pieniądze. Miesięcznie 30 rubli potrafił wyciągnąć. A dlaczego pani była taka hojna dla Rakitina? Przecież to mój brat cioteczny. Rakitka! Błagał, żebym nikomu nie mówiła. Strasznie się mnie wstydzi. Nie ma więcej pytań. Zeznanie Iwana Fiodorowicza. Iwanie Fiodorowiczu, może pan odmówić składania zeznań. No i co jeszcze? Pan może jeszcze nie zdrów? Jestem dostatecznie zdrów. I mogę panu opowiedzieć coś ciekawego. Proszę zwracać się do sądu. Ma pan zamiar złożyć jakieś specjalne oświadczenie? Nie mam nic szczególnego do zakomunikowania. Rozumiem pańskie uczucia. Proszę mnie zwolnić! Czuję się bardzo źle. Jestem, wasza ekscelencjo, jak ta wiejska dziewucha. Wie pan, jak to idzie. A jak ci zechce, wskoczę! A jak nie zechce, nie wskoczę! Proszę świadka! Proszę nie obrażać powagi sądu! Nie mam świadków! Świadek zostanie ukarany i wyprowadzony z sali. Co świadek chciał przez to powiedzieć? Nic. Skąd te pieniądze wzięły się u pana? Dał mi je wczoraj Smierdziaków. Morderca! On zabił, a ja go do tego pchnąłem! Pan jest przytomny? Jasne, że przytomny. Podle przytomny. Jak pan. Jak te wszystkie tutaj. Ryje! Zabili ojca, udają niewinnych. Kłamcy. Każdy pragnie śmierci swojego ojca. Jedno monstrum pożera drugie. Igrzysk! Chleba i igrzysk! Macie wodę? Dajcie mi się napić, na Boga! Nie jestem wariatem. Jestem zabójcą. Słowa świadka są niezrozumiałe. Nie mam świadku! Chyba, że jednego. Kto to? Taki jeden. Mały. Z ogonem. La diable n'existe pas. Proszę się nie martwić. Marny diabeł, z niego lichy. Z pewnością gdzieś tu jest. No tutaj. Tu pod tym krzesłem. Hymn wyśpiewał. I teraz tak mu lekko na duszy. Dlaczego to wszystko u was jest takie głupie? Bierzcie mnie zamiast niego! Dlaczego to wszystko na tym świecie jest takie głupie? Oj, do Pitra Wańka jedzie! Ja nie będę go
czeka! Ła! Oj do Pitra! Proszę go wyprowadzić! Oj do Pitra! Bańka! Jedzie! Lodija! Nenekite! Pa! Oj do Pitra! Bańka! Ja muszę sądowi przedstawić jeszcze coś natychmiast! Natychmiast! Oto list! Oto list tego potwora! Dostałam go w przeddzień zbrodni! Nienawidził mnie, bo postąpił podle i odszedł z tą kreaturą. Te pieniądze sama mu oferowałam. Potrzebujesz pieniędzy, żeby mnie zdradzić z tą swoją dziewką sprzedajną, to masz! Wziął, zabrał moje pieniądze. Racja, Katiu. Wiedziałem, że mnie hańbisz, ale jednak je wziąłem. Jeszcze słowo każe oskarżonego wyprowadzić. Te pieniądze go męczyły, chciał mi je zwrócić, dlatego zabił ojca. Niech pan przeczyta, tam jest takie jedno zdanie. Zabije, niech tylko Iwan wyjedzie. Gdyby nie był pijany, nie napisałby. A tak to wszystko w tym liście opisał, jak potem zabił cały program. Na trzeźwo bym nie napisał. Kochałem cię, Katiu. Ożenić się ze mną chciał tylko dlatego, że dostałam spadek. To zwierzę. Próbowałam go zwyciężyć swoją bezgraniczną miłością. Chciałam mu wszystko przebaczyć, nawet zdradę. A Iwan Fiodorowicz zadręczał się, chciał umniejszyć. No wówczas wyjęłam ten list i pokazałam mu, żeby się ostatecznie przekonał, że to zabił jego brat. Chodził i majaczył. A gdy wczoraj dowiedział się, że Smierdjakow nie żyje, to tak go poraziło, że zwariował. Wszystko przez tego potwora. Żeby uratować tego potwora! Ketia! Zgubiła cię ta twoja żmija! Mowa prokuratora Kiryłowicza. Wysoki sądzie. Są takie chwile, kiedy spełniając swe obowiązki, czujemy strach za człowieka i przed człowiekiem. To chwile tych zwierzęcych przerażeń, kiedy przestępca uświadamia sobie, że wszystko przepadło, ale wciąż jeszcze walczy. Wciąż jeszcze zamierza walczyć. Te chwile upokorzenia, które przeżywa dusza ludzka, owa golgota duszy, to zwierzęce pragnienie uratowania się. Wszystko to jest okropne i wzbudza wahanie i litość, nawet w sercu sędziego. Co powiedzieć? Jak odpowiadać? Nic jeszcze nie było gotowe, ale gotowe było gołosłowne przeczenie: nie jestem winien śmierci ojca. Oto chwilowa jego osłona. A za tą osłoną może zdoła jeszcze sklecić jaką barykadę. Pierwsze swe kompromitujące okrzyki jak najprędzej, bo uprzedzając nawet nasze pytania, stara się wytłumaczyć wykrętnie. Mówił pono o krwi Grzegorza, którego jednak nie zabił. Tej śmierci jestem winien. Ale kto zabił ojca, panowie? Kto? Nie ja zabiłem i nawet nie godzi się pomyśleć, że to ja. Wysoki sądzie, sam godzi się z nami, że zabił. Ale nie wierzcie mu. Nie wierzcie mu. Bo w sytuacji, kiedy sąd w trakcie śledztwa podsunął mu naiwne pytanie, a może to Smierdjakow zabił, natychmiast wpadł w krańcowość i zgodnie ze swoim charakterem zaczął przekonywać nas, że to nie Smierdjakow. Smierdjakow nie mógł zabić, nie był zdolny do morderstwa. Ale jak powiadam, nie wierzcie mu, to tylko wybieg. Wcale nie ma zamiaru zrezygnować ze Smierdjakowa. Wręcz przeciwnie, wnet go wysunie. Wysunie go może dopiero nazajutrz, może dopiero za kilka dni. Ale znajdzie chwilkę, kiedy zawoła: widzicie, sam bardziej od was przeczyłem winie Smierdjakowa, ale teraz to ja się przekonałem, on zabił, któż by inny? Któż by inny? A tymczasem
posępny, przeczy, gniewa się i strach podpowiada mu najbardziej nieprawdopodobny i naiwny wykręt, jak to zaglądał do okna ojcowskiego i jak to potulnie i roztropnie odszedł od owego okna. Nie wiem, wysoki sądzie, czy Karamazow myślał w owej chwili, co będzie tam? I czy Karamazow potrafi, jak Hamlet, zastanawiać się, co będzie tam? Nie, wysoki sądzie, tamci mają Hamletów, a my mamy swoich Karamazowów. I cokolwiek wam powie, wielce utalentowany, sławny obrońca podsądnego, jakiekolwiek wypowie słowa wymowne, wzruszające, apelujące do naszych uczuć, to pamiętajcie, że w tej chwili jesteście w świątyni naszej sprawiedliwości. Pamiętajcie, że jesteście obrońcami naszego ładu, naszej świętej matuszki Rosji. Tak. Uosabiacie w tej chwili całą Rosję. I nie tylko w tej sali rozlegnie się wasz wyrok, ale całej Rosji. I cała Rosja wysłucha was jako swoich sędziów i obrońców. Nie dręczcie więc Rosji. Nie zawiedźcie jej. Fatalna nasza trojka mknie na oślep, może ku zagładzie. Jeżeli inne narody usuwają się przed pędzącą na oślep trojką, to może wcale nie dlatego, by okazać jej szacunek, ale po prostu ze zgrozy. Ze zgrozy i może jeszcze ze wstydu. I bo naraz mogą się przestać usuwać. I murem staną przed pędzącą marą. I sami zatrzymają oszalały cwał naszego wyuzdania. A po co? Po to, żeby ratować siebie, kulturę i cywilizację. Słyszeliśmy już bowiem przerażone głosy z Europy. Zaczęły się już rozlegać. Nie kuśmy ich, nie podsycajmy ich rosnącej nienawiści wyrokiem uniewinniającym ojcobójcę! Dziękuję. Mowa obrońcy Fietiukowicza. Wysoki sądzie, utalentowany oskarżyciel drwił z mego klienta bezlitośnie, powiadając, że ów lubi Schillera, kocha rzeczy piękne i wzniosłe. Nie kpiłbym z tego na jego miejscu. Wysoki sądzie, ja poprzednio zapytałem, czymże jest ojciec? I zawołałem, że to wielkie słowo. Nie, wysoki sądzie, taki ojciec jak zamordowany stary Karamazow nie ma prawa nazywać się ojcem. Nie jest godny tej nazwy. Ojcowie, nie zasmucajcie dzieci swoich. Pisze w natchnieniu swego płomiennego serca apostoł. Ja nie tylko do tutejszych ojców, ale do wszystkich ojców wołam. Ojcowie, nie zasmucajcie dzieci swoich. Tak przede wszystkim czyńmy zadość przykazaniom Chrystusa. A dopiero potem będziemy mogli tego samego wymagać od innych, od naszych dzieci. Bo inaczej nie jesteśmy ojcami, lecz wrogami naszych dzieci. A nasze dzieci są naszymi wrogami. I to z naszej winy. Jaką miarką mierzycie,
taką będzie wam odmierzone. Ojcze, powiedz mi, dlaczego ja mam cię kochać? Myślicie, panowie sędziowie, że tego rodzaju pytania nie przychodzą naszej młodzieży? Która przecież widzi i rozumie dużo więcej, niż nam się wydaje. Ojciec niegodny, zwłaszcza kiedy się go zestawi z ojcami godnymi, nasuwa mimo woli młodzieńcowi takie męczące pytanie. Ojcze, dlaczego ja mam cię kochać? I co? I zbywa się go papierową odpowiedzią. On cię zrodził, jesteś krwią z jego krwi, dlatego powinieneś go kochać. A młodzieniec mimo to pyta, dlaczego mam go kochać? Za to, że mnie zrodził, a potem nie dbał o mnie przez całe moje życie. Niech syn stanie przed ojcem swym i z całą świadomością zapyta go. Ojcze, powiedz mi, wytłumacz, dlaczego ja powinienem cię kochać? I jeśli ów ojciec odpowie, wytłumacz, będzie to wtedy normalna, zdrowa rodzina, oparta nie tylko na mistycznym przesądzie, lecz na podstawach rozumnych, świadomych i humanitarnych. Wysoki sądzie, zapewniam, wyrokiem skazującym tylko mu ulżycie. Ulżycie jego duszy. Tak, będzie przeklinał przelaną krew, ale nie będzie nad nią ubolewał. Zgubicie tego jeszcze możliwego, godnego człowieka, który tkwi w nim. Jeśli chcecie ukarać go karą straszną, okrutną, najstraszliwszą, jaką można sobie tylko wyobrazić. Jeśli tak, to zmiażdżcie tę duszę miłosierdziem. Okażcie jej litość, a przeklnie swe czyny. Rozpłomieni się, zobaczy, jak litościwy jest Bóg i zawoła: ludzie są lepsi ode mnie, albowiem oni nie chcieli mnie zgubić. Oni chcieli mnie ratować. Lepiej uniewinnić 10 winnych, niż skazać jednego niewinnego. Wysoki sądzie, panowie sędziowie, w waszych rękach jest los mego klienta. W waszych rękach jest los naszej prawdy rosyjskiej. Pokażcie nam, że ma jej kto strzec, że prawda jest w dobrych rękach. Dziękuję, skończyłem. Następnie oddano głos samemu oskarżonemu. Cóż mogę powiedzieć, panowie przysięgli? Sąd nade mną nastąpił. Czuję palec Boży na sobie. Ale jak przed Bogiem, jak na spowiedzi przysięgam, krew mego ojca nie. Ja jej nie przelałem. Byłem rozwydrzony, ale kochałem dobro. Dziękuję panu prokuratorowi. Ale pan prokurator się myli. Ja nie zabiłem ojca. Dziękuję, obrońcy. Jeżeli się nade mną ulitujecie, jeżeli mnie puścicie, stanę się lepszym człowiekiem. Będę się za was modlił. Przysięgam. Daję słowo. Jak przed Bogiem. Przysięgam. Miejcie litość!
Proszę wstać. Tak, jest winny. Przysięgam na to, nie straszne sądy, już nie jestem nikwiąca tego. Proszę o ciszę. To nie jest teatr. To jest sąd. Przepraszam cię, Kadziu. Przenoś mi gruszeńkę. Sprawa się jeszcze nie skończyła. Ja nie odpuszczę.